Ja jestem weganem, więc nie gram. O, tutaj masz bana z serwera od razu. Co to za szkół? Czemu swoim podobiznem to narysowałeś, o co chodzi? Czemu on jest wygięty? Coś ty zrobił? Lekcje biologii. Jak pan jest z tej strony, to będzie grubszy. A jak tutaj, to będzie chudszy. Co ty mówisz? O, Holender jasny. No i takie to mi się podoba, kurde. Sorry chłopaki, muszę uratować miasto. Bierz tu jakiegoś skina, żeby do przedszkola pasował. Ja pierdziu. Co to jest? Pokaż, czym ty jesteś? Co to jest za ziomek? 1,5 metra mam. 0,63 mam. Myślisz, że już mogę na tą Energyland iść? Chyba tak. Jak podskoczysz, to masz 2 metry. Mam czarny ekran. Co? Ten gra pokoju. On też gra dzieciaka, on jest wyrośnięty po prostu. Ja nie zdałem w przedszkolu. Cukiereczka? Jezu! 200 megabajtów! Chłopie, czy ty myślisz, że mój smartfon wytrzyma taką temperaturę? Co ty kurwa mówi? Czy my możemy zrobić strzelaniny w szkole? Tak od razu, jak jesteśmy? Nie szkoła, to przedszkola niestety. Ale można! Chodź tu! Janek, chodź! Po losek po roku w przedszkolu. Idę po was. Idę po was, kurwa! Dzień dobry, witam na moim vlogu. Znajdujemy się aktualnie przedszkolu. Proszę państwa, to przedszkole wygląda jakby było z horroru. Jesteśmy w tym momencie w Banbana's Kindergarten, gdzie dzieci są popierdolone. Idziemy sprawdzić, jak one sobie radzą. Muzyka jakaś straszna gra. Nie, proszę państwa, ja się tu boję przychodzić, ale przychodzę tu specjalnie, żeby nagrać do państwa dokument. Nadchodzę do tych dzieciaków. Paweł będzie skakał. Kurde, rzeczywiście. Dzień dobry. Chowaj się szybko. Szybko, patrzcie do mnie. Szybko. Ale ja przyszedłem dokument nagrać. Guguga. Co pan tu robi, przepraszam? Chce pan pogadać o wyborcach Konfederacji? Janusz Korwin. Ja tu wszędzie się pooglądać. On tu przyszedł namawiać do nowego programu Konfederacji. Uratujemy tą Polskę, jeszcze zobaczy pan. Przepraszam, co to jest za przedszkole? Co robi Janusz Korwin-Mikke w przedszkolu? Czemu ty jesteś taki wielki? No bo nie znałem parę razy, no tak wyszło. Powiem panu tak, to jest mój najlepszą uczennicą. Nie wiadomo, jaki to płci jest. Najlepszy i nie jest, czemu pan nie przypuszczał? Pan co, zbyt żal mi go było, żeby poszedł do innych nauczycieli, nie? Nie, Walduś? Tak, tak było, tak było. A pan co, przepraszam? To jest... Zdzisiu. Zdzisiu jest najwierniejszym wyborcą Konfederacji. O, tak. I co wy tu robicie generalnie w tym przedszkolu? Bo tu ja słyszałem, że jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją. A tam narzeka pan. Jest super. Ja bym pozwiedzał, bo tu zaraz jakieś strzykawki pewnie znajdę. Ja was zaprowadzę. Tu na przykład wkładasz jaja do gęby. Jakie jaja? Przepraszam. Tu masz, napisane. 6 jaj musisz włożyć tam. I gdzie są te jaja? No, u dołu ma. Każdy ma po 2. Aha, dobrze, to w takim wypadku wy wszyscy karmicie jajami, tak? O tak, bo jest na strzykawce. Co wy robicie? To przedszkole jest jakieś dziwne. To nie tak jak myśli. Ej, zablokowałem się. Przedszkole mnie uwięziło. Pomocy? A, dobrze. Uwięziło mnie. Halo. Mogę się porwać jakoś? Zostaw mnie. Janusz, proszę mnie oprowadzić po tym przedszkolu. Oczywiście, zapraszamy pana. To jest innowacyjne przedszkole najnowszej generacji, sfinansowane przez naszą rządzącą partię polityczną. Po lewo mamy stołówkę dla debili. Serwujemy tutaj zupę z grzybów oraz kotlet mielony z ziemniakami. Czemu napisałem, że tu jest koniec? Tu dzieci się gromadzą, jak już jest koniec przedszkola. I stąd ich rodzice odbierają. A czemu tu jest kącik dla niegrzecznych? Tu jest przebieralnia, tylko jeszcze nie stać na sapinach. Kącik dla niegrzecznych jest przebieralnią? Nie jesteś na safiralki, tak wyszło jak. Dlatego jest szkło, dobrze, rozumiem, kurwa, żeby każdy oglądał. Tak. A co tu jest? A tu jest akurat dla personelu, tu nie ma wstępu. Tu jest ciemno, proszę pana. No, bo tu nie ma oświetlenia, nie jesteś na samo oświetlenie, niestety. O cholera, spadłem! To właśnie ostrzegałem pana, żeby tam nie iść, bo tam jest dla personelu, tylko tam mieszka maniek. Jaki kurwa maniek? Co dalej? Witamy. No więc tak, tutaj mamy tą stołówkę całą, tak, dosyć niedobrą. Po prawo mamy najnowszy plac zabaw, wszystko zostało ukradzione ze złomowiska. Nieprawda, jedna rzecz była ukradzona w centrum miasta. A która? No to drzewo właśnie, po którym pan skacze, o to właśnie. Aha, dobra, w sumie wygląda jakby ktoś się kurwa wyciął. No bo zostało wycięte z centrum miasta. Okej, okay, wszystko nabrało sensu. Tutaj po lewo mamy naszego zwierzęka przedszkolanego, czy jak to się tam mówi. Nazywa się on Opila. Trzeba go nakarmić 6 jajami codziennie, bo inaczej cię zje. Skąd wy te jaja bierzecie, przepraszam? Od dzieci, które były niegrzeczne. Aha, już w sensie kastracja. Nie. Dokładnie. Aha. Jaja są gdzieś składowane, czy po prostu... No w tym taku, bo on je je. Ale... Co miesiąc zbieramy i idziemy na stołówkę z tym. Myślisz, że za darmo jest jedzenie? Co tutaj jest, przepraszam? Co tu jest napisane? Tutaj jest kącik naszego właśnie przedszkolanego ptaka. On sobie tutaj pomieszkuje, że tak powiem. To jest sala WF-u. Tam na dole mamy skoki w dal. Jak nie doskoczysz, no to... Niestety, no to przykro. Chuj, to trudno. Przegrałeś. No to trudno, przegrałeś. Emergency stop. Kliknąć, nie kliknąć. Może pan kliknąć, ale wtedy straż pożarna przyjedzie, niestety. A co jest w tym miejscu, przepraszam? What was my color? O co chodzi? Tutaj właśnie, za tymi drzwiami, gdzie pan idzie, to tam właśnie są youtuberzy, którzy się wypalili i już nie mają kolorów swoich. Typu właśnie na przykład jakiś kabaczek czy coś takiego. O kurwa, spadłem. A te huśtawki działają, czy nie? Ja bym nie ryzykował z tymi huśtawkami, bo one takie, no, starsze nie. Niż my wszyscy łącznie. Sam się na nich bujał, także... Ta zjeżdżalnia? A tutaj też akurat nie. Można, tylko tam można 5 zwłok spotkać na po drodze, także też bym uważał. Dobrze, rozumiem, to lepiej może lepiej nie, faktycznie. Teraz twoja kolej.
Co to przyszło? To jest właśnie Maniek, on mieszka w tej dziurze. Faktycznie, to kolorem pasuje w sumie. Tu jeszcze coś jest. O, co to? To też jest koniec ewidentnie. To tu też jakieś, nie wiem, dzieci zamykacie, czy co? Tutaj mamy salę informatyczną właśnie. I tu też jest koniec blisko, to tu też są dzieci odbierają? Jest napisane, że nie, tutaj akurat dzieci nie umierają. One umierają, czy są odbierane przez rodziców? Znaczy, to zależy. Jeśli rodzic nie odbierze dziecka w pół minuty po końcu przedszkola, no to umiera, proste, nie? Tutaj mamy salę informatyczną. Tego uczy właśnie pan Maniek, który mieszka w tej dziurze wielkiej. A tam za tymi pomarańczowymi drzwiami zastanawiał się pan kiedyś, skąd politycy przemawiają? To stąd. To właśnie stąd. Właśnie stąd przemawia Korwin-Mikke do Konfederacji. Powiem wam, że podczas mojej kampanii wyborczej odkryłem, że nasz budowlańcy użyli ten swoich materiałów do podłogi, jak i do sufitu. Więc na rzecz, jak odkryłem w tym czasie. I kurwa, faktycznie. Ale co jak co, na cukier to nie szczędzą mnie. Tutaj mamy 3 tony cukru. To wszystko dla Janusza. Tak, to wszystko dla pana Janusza. A okay. Ogólnie powiem, że to jest na jedną herbatę. Tutaj mamy innowacyjny komputer, na którym pan Janusz gra w Minecrafta. W ogóle czali ci, że na nim pan działa w 100 FPS-ach? Dobry komputer, też jakim chciał. No i wie pan co, i to by chyba było na tyle z naszego przedszkola. Generalnie, jeśli chce pan tu zapisać swoje dziecko, to ja bym nie radził tego robić, ale zapraszam. Ogólnie jest do dupy. Dlaczego? Nie, ale jest super. Super przedszkole, super. Jako dyrektor tego przedszkola, powiem tak. Pani Kasia jest bardzo dobra tutaj w tym przedszkolu. Pani Kasia to jest nasza sekretarka i ona właśnie się bardzo lubi z panem Januszem, ja nie wiem czemu, ja w to nie wnikam akurat. A to nie ty się lubisz z Januszem? Nie było tematu. Tu się dużo rzeczy dzieje, proszę pana. Nie będę panu kłamać, że dzieci zwykle tutaj żyją 5 minut. Kurde, krótko, co się potem z nimi dzieje? Aha, one do ptaka idą. Tak, dokładnie. Szybko pan myśli. Proszę pana, to przedszkole nie jest jakieś, nie wiem, radioaktywne, że to jedzenie ma nogi? Wie pan co, ja tak panu powiem do ucha, że tak, że ono jest radioaktywne, bo żeśmy je w Toruniu zamówili. Ja pierdolę, ty. Ono ma jaja, ty kurwa do ptaka, zapraszam. Wiecie co, ja bym zobaczył jakąś mapę Paryż, coś takiego, nie? Ale nie sprzed tygodnia. Mam nadzieję, dodasz jakąś śmieszną publikę, nie? Nie wiem, czy to pomoże. Pomoże. Zobaczysz. Znajdujemy się teraz w przedszkolu drugim. Jest już noc, aczkolwiek dzieci cały czas tutaj są. Jest to przedszkole bardzo śliczne, jak widać, różowe. Przepraszam, co pan robisz? Janusz Korwin-Mikke przyszedł z nami. Teraz będziemy zwiedzać to przedszkole. Jest bardzo, bardzo śliczne, bardzo różowe, bardzo piękna aura z tyłu za nami. Nie. Drifty. Ja, Korwin, ale drifty, weź, nie przesadzaj. Czy nas rozbijesz o karuzelę? Proszę mnie oprowadzić po tym przedszkolu. Dobry, tutaj dyrektor przedszkola. Janusz Korwin-Mikke jest dyrektorem tego przedszkola. Widzi pan, jak się powodzi, a Lamborghini się tu jeździ. Dobra, proszę mnie przewieźć po tym przedszkolu. Zabrałem ci to Lamborghini. Idziemy, Janusz, byłeś niegrzeczny. O kurde. Co ty robisz? Jaki super speed. Dawajcie, robimy wyścigi. O kurde, o Jezus! Słuchajcie, na czym skończyliśmy, tak. Była komora. Puszcza biało jest. Tu jest puszcza, tak, a tu był nasz Achtungplatz. Jezus Maria, człowiek, przejechałeś człowieka! Na dupu jestem! Jezus Maria, dziecko złaś stamtąd! Jak rzucę 6, to skaczesz, dobra? Chodźcie tu wszyscy, chodźcie tu. Kurwa, mówisz, to jest dziecko na dachu, ty zdejmij je, a nie rzucasz 6. Spadło 6, skacz. Jezus Maria! No i śpiedź na miejscu, z***. Co jest? Aha, chodźcie, wam jeszcze pokażę coś, bo zauważyłem, chodźcie, potrzebujcie starać. Ty, gdzieś spadaczał! Poleciał. Ja bardzo lubię strzelać, nie? Więc potrzebuję... Nie. Proszę wejść, te armaty. O kurwa, to jest niebezpieczne na przedszkole, jednak ono tylko tak wygląda bezpiecznie, a tu jest groźnie. No strzelaj. Jezus Maria. Strzelaj tym. Jak się tym strzela? Gdzie on jest? Pod mapę poleciałem, co jest? Będzie o wiele łatwiej prowadzić. Jaka jazda! Czekaj! Mi się w pierdoli! Dawajcie na karuzelę wszyscy! Jezus Maria! O kurwa, dobra, już mi się pierdoli w oczach. Proszę, ja chcę stąd zejść. Ty, chodźcie, ja wam opowiem historię. O, dobra, historyjka będzie. Na dobranoc. Albo dobra, chcecie na dobranoc, to chodźcie. Tu są słodkie panie, chodźcie. Biorę obieczkę do spania. A jak się położyć? No panie Januszu, dawaj pan bajkę. Pierwszy w klatce. O kurwa. Co wy piszecie po ścianach? Dobra, chodźcie do kratek. Chodźcie do klatek. Do klatek. I zrobisz tak. I tak, to masz zwykłą kratkę. O kurde, faktycznie. Ja mam. No na suficie będzie. Kratki. Idź ode mnie, ja się separuję od ciebie. Zgwałcie. Się separuję od ciebie. Chcielibyś, żebym opowiedział Minecraft? Janu Korwin-Mikke? Minecraft? Moja owca. Moja owca, Oddawaj owca. Już nie, już zajeba, o kurde. Ej, dobra, to mi się nie podoba, przepraszam bardzo, co to są? Ej, tu jest pełno furasów, chodźcie tu na chwilę. No właśnie o tym mówię. Panie reporterze. Tak? Ujazd nalał do basenu wodę. Skaczę do basenu pełnego z kulkami. Ła! Jesteś kurwa głupi. To jest środek Torunia na przykład. Ale tu na dupie światłem. Figurki anime, chodźcie tu szybko. O kurwa mać. Nie, dobra, nie, to jest... To jest niepoważne. Ja nie wiem, czy to nie jest gorsze w szkole niż tamto. Weź sobie ten parasol, nie? I wsadź go w dupę i sobie rozłóż, wiem. A wiesz, że możesz go otworzyć. No. Co to było za kichnięcie? Wykaszlnięcie. Jeszcze lepiej.
On nadchodzi! Uciekaj! Uciekaj! On już odbiegał! Nie, patrz! Łowcy jadą! W przedszkolu jest jakieś dziwne. Tam jakaś choinka była. Jest lipiec, a tu choinki stoją świąteczne. Dobra na rzekę. O kurde, jak... Nie, czekaj, bo tu jest ładnie. Ktoś może mnie oprowadzić po tej choinkach? Zwłaszcza tereny. A czemu tu śnieg pada? Wjechał, kurwa. Do samochodu, chodź. Może zrobim. Teraz ja wezmę news i oprowadzę was po świecie. Dobrze. Uber, ale trochę inaczej. What the fuck? Jezus Maria! Coinsa jesteśmy. No nie. No nie. Dobra, ja idę spawnować. Musimy zobaczyć coś ciekawego tu jeszcze. O, wyszliśmy z choinki.